Chciałabym teraz poprosić o wypowiedź pana Michała Wilka, który był tłumaczem tej książki. Temat jego wystąpienia to nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Dziękuję bardzo. Książka Benedykta XVI, Myśli o Słowie Bożym, jest swego rodzaju, powiedziałbym, kompendium nauki papieża o Słowie Bożym właśnie. Z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, jest to pozycja, która porządkuje według pewnego klucza wypowiedzi papieża, wypowiedzi z wszystkich lat obecnego pontyfikatu dotyczących Pisma Świętego. Po drugie, przekazuje te treści nie w formie traktatu teologicznego, ale właśnie w formie krótkich myśli. To sprawia, że osoba, która jest nieprzygotowana do czytania traktatów teologicznych, jest w stanie bez problemu zrozumieć to, co papież chciał nam przekazać. I po trzecie, te punkty zebrane w książeczce mają, powiedziałbym, podwójny charakter. Z jednej strony są syntezą tak nauczania Kościoła, jak i osobistej refleksji teologicznej Ratzingera, z drugiej strony są punktem wyjścia do dalszej twórczej refleksji i są inspiracją do tego, żeby rzecz Słowa Bożego w kościelnym życiu i w życiu osobistym przemyśleć. Z tego też powodu myślę, że trudno jakby nie ulec pokusie, by książeczkę tę nazwać drugim katechizmem Kościoła katolickiego, katechizmem poświęconym Słowu Bożemu. Chciałbym zaakcentować trzy wątki, które są jakby myślą przewodnią całej tej książeczki, które pojawiają się w zasadzie na wszystkich stronach pozycji. Są to trzy wątki, które stanowią specyfikę myślenia teologicznego Ratzingera. Te wątki, czy te akcenty zostały wypowiedziane w sposób mocny, dobitny, nie tylko w słowach papieża Benedykta XVI, ale jeszcze wcześniej w myśli teologicznej kardynała Ratzingera. Te wątki zawsze były obecne w teologii Kościoła, jakkolwiek mówię, zostały wypowiedziane w sposób mocny, oryginalny. Są to trzy wątki. Po pierwsze, podmiotem czytającym pismo nie jest osoba indywidualna, ale Kościół jako wspólnota. Po drugie, uprzywilejowanym miejscem, w którym słowo rozbrzmiewa z właściwą sobie mocą, jest liturgia Kościoła. I po trzecie, sprawą do przemyślenia jest relacja, jaka kształtuje się między krytyczną, naukową interpretacją Pisma Świętego, a lekturą duchową. Zacznę więc od punktu pierwszego. Podmiotem czytającym Pismo jest Kościół jako wspólnota. Pisze Benedykt XVI w taki sposób. Kościół i Słowo są ze sobą nierozerwalnie złączone. Kościół żyje ze Słowa Bożego, a Słowo Boże rozbrzmiewa w Kościele, w jego naukach i w całym jego życiu. To dlatego apostoł Piotr przypomina nam, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Jeśli tak się rzecz ma, to oprócz tej naszej lektury indywidualnej, czymś istotnym jest czytanie wspólnotowe. Pisze dalej papież, oprócz lektury osobistej bardzo ważna jest wspólnotowa lektura Biblii, ponieważ żywym podmiotem Pisma Świętego jest lud Boży, czyli Kościół. To pismo